witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj bardzo króciutko myślę, wracam właśnie z treningu i pierwsze co to dowiedzieli, no wszyscy się dowiedzieli, że Kosa nie będzie mógł grać ze względu na to, że miał kartki w poprzednim pucharze. Trochę absurdalny jest taki przepis, który przynosi kartkę z sezonu poprzedniego na ten sezon. No ale co, no musimy sobie też radzić, jak zabraknie jednego czy drugiego zawodnika i będzie musiał grać kto inny. Składu oczywiście nie znam, domyślam się pewnych rozwiązań, ale nie będę ich oczywiście podawał, tak jak już sobie ustaliłem, nie będę podawał składu, żeby nikomu nie ułatwiać pracy, ale najważniejsze jest to, że widzę po raz pierwszy od niepamiętnych czasów może zagrać na luzie, bez ciśnienia, może wyjść sobie na mecz i nic nie musieć. Co bardzo mnie cieszy i co wydaje mi się, że też spowoduje, że Widzew będzie grał swobodniej. Nie wiem, czy będziemy oglądali taki mecz, jaki był mecz Śląska z Zagłębiem Lubin. Bo była bardzo otwarta piłka i był cios za cios. Nie wiem, może. Ale słuchajcie, no nie róbcie sobie jaj. Ile tych biletów jest sprzedanych? Mam nadzieję, że to jest tylko przypadek, że ludzie jutro jeszcze pokupują te bilety, no bo to byłoby dziwne. Na ligę przychodzi po 17 tysięcy ludzi, a tutaj będzie stadion świecił pustkami. Już przyzwyczaiłem się do tego, że ten stadion jest zawsze pełny. Nie? Ja wiem, że to jest środek tygodnia, ale też godzina jest późna. Wiem, że pewnie dla kogoś, kto przyjeżdża z daleka, to no, wróci gdzieś późno do domu i się nie wyśpi, no ale kurczę, nieraz w życiu człowiek był niewyspany, do roboty wstawał i jakoś sobie radził. Mam nadzieję, że jutro obejrzymy naprawdę fajne widowisko i ja jestem pełen optymizmu oczywiście przed tym meczem. Zresztą jak zawsze jestem pełen optymizmu, bo uważam, że tak należy i tak pełno osób panikowało przed tym, po tym meczu z Garbarnią. Ja mówiłem, że spokojnie, że nic się wielkiego nie stało, że taki remis, że punktujemy i wygrywamy ten mecz we Wronkach. Będąc zespołem lepszym, po prostu. Tak naprawdę tych sytuacji trochę stworzyliśmy i tak naprawdę byliśmy lepsi. Makuszewski nie pohasał sobie. Ani sobie nie pohasał z Marcelem, ani sobie z Kordasem nie pohasał. Byłem zaskoczony oczywiście, że Marcel schodzi w przerwie, bo nie wiedziałem, że chodzi o uraz. Ta transmisja z tego Lecha w wykonaniu tej telewizji Lecha to była taka, że tak zakłamywała obraz czasami, to nawet nie wiadomo było kto gdzie, kto jest przy piłce, a poza tym też skakała co chwilę się jak... słabo się to oglądało. Kilka rzeczy, które chciałem powiedzieć. No, Kordas wszedł i bardzo spokojny, pewny. I zaskoczony byłem przede wszystkim takim spokojem, pewną grą. Nie angażował się w akcje ofensywne, ale w destrukcji bardzo, bardzo fajnie się pokazał. Fajnie, bardzo fajnie. Wchodzi chłopak i nie pęka, nie? A to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o Karnego, szczególnie w powtórce na Lech TV, widać ewidentnie, że Wojtek zabiera ręce, że tam nie ma żadnego kontaktu, tam nie było żadnego kontaktu. I naprawdę, w tą powtórkę na Lech TV, jak ktoś ma wątpliwości, niech sobie obejrzy, nie ma tam żadnego kontaktu, koleś się wywraca, Bartek po prostu jest w miejscu, w ogóle nie ma cięcia moim zdaniem, no ale sędzia karnego gwizdzie. Ale dla mnie najbardziej zaskakująca sytuacja była, kiedy był rzut rożny, Marcin wychodzi do głowy, strzela bramkę głową i sędzia gwizdze. No właśnie, co gwizdzie, bo ja nie do końca wiem, tam dzisiaj rozmawialiśmy na treningu tam z chłopakami i no ktoś mówił, że jakiś gdzieś faul widział, ale mówię, ja sobie tą powtórkę i z Widzew TV
i z tej telewizji Lecha powtarzałem tyle razy, że ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem, co on tam gwizdnął. Christopher wszedł i znowu dał dobrą zmianę. Znowu, w sensie takim, że nie zawsze daje dobrą zmianę, żeby tylko Christopher był taki powtarzalny w tym, kiedy wchodzi i robi po prostu dobrą zmianę. To by to był też zawodnik zupełnie przeze mnie postrzegany inaczej, ale że ta jego gra jest po prostu nierówna, to trzeba powiedzieć, wszedł i zrobił, co miał zrobić. Oczywiście też Marcin absorbował uwagę bramkarza, bo tak naprawdę gdyby Marcina tam nie było i nikogo nie było na linii strzału, to pewnie by bramkarz obronił to, ale Marcin absorbował jego uwagę, w związku z czym bramka wpadła. No i tak naprawdę Marcin miał kilka takich niecelnych podań, ale tak mam właśnie już od jakiegoś czasu, że obserwując mecz, gdzieś tam wyciągam pochopne wnioski, jeżeli chodzi o Marcina, później oglądam i się okazuje, że Marcin tu zagrał dobrze, tam zagrał dobrze, asysta, no to przecież idealna, i tak naprawdę, no kurde, Marcin znowu zrobił robotę też, no. Zrobił robotę. Jeżeli chodzi o Przemka Kitę, to już oczywiście też się na forach pojawiają komentarze, że zagrał cały mecz i co tam pokazał. No, ani jeżeli chodzi o Przemka Kitę, to nie powiem, żeby zagrał jakiś fenomenalny mecz, ale też nie mogę powiedzieć, żeby zagrał jakiś słaby ten mecz. Ale też trzeba pamiętać, że on nie grał długo i tak naprawdę to był jego pierwszy mecz w prawie pełnym wymiarze, no bo to wiadomo, znaczy nie w pełnym, no bo wszedł w Olsztyn. Ale każdy potrzebuje czasu. Miał taką przerwę, akurat wypaść w takim okresie z gry, no to jest fatalna sprawa, no i to też trzeba z powrotem wejść do gry. I tu absolutnie nie, ani nie powiem, że było super, ani nie powiem, że było słabo, jeżeli chodzi o Przemka, i myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie coraz lepiej. I to, co mówiłem, żeby się wszyscy uspokoili, żeby trochę wyluzowali, żeby dali im popracować, ja teraz jest łatwiej, bo jak się wygrywa, tak, 4 mecze, 3 zwycięstwa, 1 remis. I wszystko idzie w dobrą stronę. Ja jestem przekonany, że czas działa tylko na naszą korzyść, że z każdym kolejnym, oczywiście jeszcze się zdarzą jakieś wypadki przy pracy, bo nie ma możliwości, żeby się nie zdarzyły. Ale więcej spokoju. Mam nadzieję, że ten mecz też trochę udowodnił, że spokój. No spokój. Trzeba zachować trochę spokoju, bo chłopaki się zgrywają coraz bardziej. Kosa przecież przyszedł do zespołu już jak był sezon. Mateusz Morzyn tak naprawdę przyszedł niedawno. No ile Mateusz? To wszystko musi się jeszcze scalić, zgrać. Bartek Poczobut gra po raz kolejny po prostu bardzo, bardzo, ale to bardzo dobre spotkanie. Rozumie się coraz lepiej z Mateuszem Morzyniem. Kurde, no tylko się tak naprawdę cieszyć, bo moim zdaniem to wszystko idzie ku lepszemu i nie obojętnie co ludzie nie piszą na tych forach. Że się nie da, że zęby bolały czy coś. No nie, no nie, nie, nie. No naprawdę nie widzicie różnicy, że ten zespół się dociera i gra coraz lepiej. Stwarza bardzo dużo zagrożenia w każdym meczu. Stwarza dużo sytuacji. Jak nie z tej strony, to z tej. Jak tu nie można ugryźć, to się ugryzie z drugiej. Ja widzę rozwiązania przeróżne. Czytam, że trener nie reaguje na to czy na tamto. A moim zdaniem trener reaguje na różne rzeczy. Przecież zmienia zawodników. Raz wychodzi ten. Później, jeżeli temu coś nie pójdzie, to wychodzi inny. Nie zgodzę się z tym, że trener absolutnie nie zmienia. Krótko o tym meczu, bo tak naprawdę ta transmisja z tej Lech TV, no to niestety nie pomagała w odbiorze tego meczu. Ale my poza tymi 7, bo to nie było 10 minut, to było 7 minut, kiedy Lech po prostu nas przycisnął. Zagrali mądrze przez te 7 minut, przycisnęli nas i mieliśmy naprawdę sytuację, gdzie Wojtek wyciągnął niesamowitą
niesamowitą piłę i później jeszcze trzy razy dobijali. No mieliśmy trochę szczęścia, ale to też szczęście sprzyja lepszym. I prawda jest też taka, że szczęście to nie jest przypadek. To jest też trochę tak, że Wojtek ma szczęście. Ma szczęście też przy okazji, jeżeli chodzi o tą grę. I Widzew ma szczęście. Bo, że udało się tak szybko wyrównać, to oczywiście to jest zasługa chłopaków, no bo to trzeba umieć tak zagrać, żeby szybko kogoś zaskoczyć. Ale to było właśnie, to było bardzo, bardzo mądre i takie zagranie widać doświadczonych zawodników, że po prostu kiedy Lech się rozprężył, bo prowadził, od razu ich skasować i zabrać im. I tak naprawdę tą bramką zabrali Lechowi już wszelkie siły, chyba wydaje mi się, bo już Lech, no tam próbował się odgryźć jeszcze w kilku momentach, ale już Lech nie mógł nic specjalnie zrobić. I tak naprawdę no mamy kolejne zwycięstwo. I teraz przychodzi nam grać ze Śląskiem. Swobodny mecz możemy rozegrać, możemy zagrać bez żadnego ciśnienia, ale oczywiście z ambicją, bo myślę, że ten mecz będzie, jeżeli chodzi o piłkarzy Widzewa, będą grali ambitnie, ale też bez ciśnienia. Będą mogli sobie więcej pograć piłką może. Przeciwnik też będzie... W Ekstraklasie jest więcej miejsca dla piłkarzy. Tak naprawdę. I każdy zawodnik, który gdzieś tam grał w Ekstraklasie, a później schodzi do rozgrywek niższego szczebla, twierdzi tak naprawdę i też na pewno tak odczuwa, że tu jest po prostu, tu jest mniej miejsca, tu jest mniej możliwości, ta liga jest zdecydowanie bardziej fizyczna niż Ekstraklasa. A w Ekstraklasie się zdecydowanie gra bardziej piłką, więc jeżeli Śląsk się otworzy, jeżeli Śląsk będzie chciał grać otwarty futbol, I my też w pewnym sensie zagramy otwarty futbol, to możemy oglądać jutro naprawdę świetne widowisko. Czy chciałbym dogrywkę na przykład i karne? No wolałbym, żeby Widzew wygrał oczywiście w regulaminowym czasie gry, bo to mamy... W sobotę graliśmy, mamy wtorek. Ciężki na pewno mecz z wymagającym przeciwnikiem, więc a później mamy Polkowice. Trochę ja się trochę martwię o to, że Marcin jednak, no on jest silny chłop i tak dalej, ale on swoje lata jednak ma, że gra od dechy do dechy, żeby Marcina nie zajechać, bo przede wszystkim jego postawa na boisku i to, co robi, w wielu przypadkach po prostu zmienia oblicze zespołu i też nie... Też my gramy zupełnie inaczej. Ale słuchajcie, dzisiaj krótki odcinek. Jutro mam nadzieję, że ten stadion jednak się wypełni, że tych biletów będzie sprzedanych zdecydowanie więcej niż jest w tej chwili, bo jest ich mało. No mało, nie róbmy jaj, no. Jutro trzeba się tam stawić i po prostu pomóc chłopakom, jak tylko będziemy potrafili dać siebie maksa, żeby oni też dali z siebie maksa i oby nam się udało, no i oby nam się udało. Przejdziemy Śląsk i może pójść naprawdę, naprawdę fajnie, bo to już pokonanie ekstraklasowego klubu, to wszystkim spowoduje też u tych wielu malkontentów, tych, którzy wiecznie marudzą, że to nie tak, może im trochę zmieni nastawienie do całości. Bo my idziemy w dobrym kierunku, jestem przekonany, że my idziemy w dobrym kierunku. Nawet jeżeli jakieś wpadki nam się zdarzą po drodze, a zdarzą się na pewno, to my z pewnością idziemy w dobrym kierunku. Musiałem przepuścić tutaj rolkarzy. I więcej spokoju dla trenera, nie przede wszystkim tak przestańcie pisać te rzeczy o tym zwalnianiu trenera, że on nie ma pomysłu, że to fatalnie. Zdecydujcie się, czy chcecie wyników, czy chcecie w jakiejś... To jest druga liga i my gramy na poziomie drugoligowym, a ja mam wrażenie, że niektórzy kibice chcą tutaj mieć mecze z czołówki ekstraklasy. My gramy naprawdę niezłą piłkę. Przestańcie tak histeryzować w ogóle w różnych aspektach. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jutro się widzimy na Śląsku i dajemy z siebie maksa my jako kibice.
Pomóżmy chłopakom po prostu przejść Śląsk. Pozdrawiam.